Grudziądzu odbył się 66. Międzynarodowy Zlot Gwiaździsty. Uczestnicy zlotu 25 sierpnia wzięli udział w uroczystej paradzie ulicami Starego Miasta. Był to kulminacyjny punkt spotkania mundurowych w Grudziądzu. Do Grudziądza przyjechało około 500 policjantów z 11 europejskich krajów. Uczestniczyli oni w trakcie pobytu w wycieczkach autokarowych i motocyklowych po okolicach Grudziądza. Parada ulicami miasta, gospodarza zlotu to najbardziej widowiskowa część imprezy. Biorą w niej udział wszyscy uczestnicy zlotu. Mieszkańcy i goście mieli okazję zobaczyć różnorodność umundurowania oraz motocykle, którymi policjanci przyjechali do Grudziądza. Był również szereg innych atrakcji.
specjalnie od Olsztyna dla koła.
Orkiestra Dęta i uczestnicy 66. Międzynarodowego Zlotu Gwiaździstego Policji z całej Europy. Przyjechało do Grudziądza na dzisiejsze spotkanie ponad 600 osób z całej Europy. Kluby z Austrii, Czech, Holandii, Luksemburga, z Niemiec, z Rosji, Słowenii, Szwajcarii, Ukrainy, Węgier i oczywiście z Polski. W czasie naszego zlotu odbywały się wycieczki po Grudziądzu, wycieczki po województwie kujawsko-pomorskim, szlakiem Zamków Krzyżackich i szlakiem regionalnych kujawsko-pomorskich smaków, ale też odbyły się Mistrzostwa Europy IPMC w jeździe sprawnościowej na motocyklach i na samochodach. Powitajmy cheerleaderki i orkiestrę wielkimi brawami, gorącymi, ciepłymi, tak jak dzisiejsze słońce. Zespoły przygotowane z specjalny program na dzisiejsze spotkanie. I za orkiestrą, szanowni państwo, niesiony przez policjantów sztandar IPMC. Teraz na trybunę zmierza zarząd IPMC, czyli International Police Motor Corporation, a także organizatorzy zlotu w Grudziądzu. Proszę państwa, witamy pierwszych zlotowiczów, którzy reprezentują Austrię, PSV Linz. I brawa dla naszych gości z Austrii. Mało liczna, ale za to bardzo mocna reprezentacja Czech. Klub MKMRP. Czechy, pozdrawiamy naszych południowych sąsiadów. I trochę policyjnie, i trochę na ludowo. Grupa z Grupa Holandrów z Midem. Ze śliczną młodą damą w ludowym stroju holenderskim. Specjalne brawa dla tej dziewczynki w białym czepku i dla jej adoratora na motocyklu. Pozdrawiamy Holendrów. I za chwilę Luksemburg. Sami motocykliści z Luksemburga. To jedyne księstwo reprezentowane na 66. zlocie. Pozdrawiamy Luksemburg. I grupa z Niemiec. Tu jest bardzo wiele klubów, proszę państwa. Bardzo liczne MSASV Polizei Hamburg 1920 na motocyklach. Pozdrawiamy. Kolejny klub to PSV Siegerland. I 12 klubów przyjechało aż do nas z Niemiec.
lot z Niemiec. Pieszo i na motocyklach. I widzę, witamy również policja z Polsrajn z Bambergu. Trzęsło za kierownicą czerwonego auta. Z Erfurtu, z Erlangen, z Siegburga, z Ramscheid, z Düsseldorfu, z Duisburga, z Gelsenkirchen i z Eichstätt. A więc bardzo liczna reprezentacja klubów niemieckich. Pozdrawiamy naszych zachodnich sąsiadów. Zwróćcie Państwo uwagę na dekoracje samochodów, motocykli. To są chorągiewki, to są flagi, to są insygnia klubowe, każdy klub ma swoje godło, swój znak rozpoznawczy, swoje logo, które wyróżnia go spośród innych klubów. W Niemczech bardzo rozpowszechniona jest idea IPMC, a IPMC to stowarzyszenie, które zrzesza czynnych i emerytowanych pracowników służb mundurowych, ale przede wszystkim policji. Działają w stowarzyszeniu po to, aby kulturę jazdy na drogach, autostradach. Prowadzą działania edukacyjne, działania wychowawcze, ale przede wszystkim jest to także sposób na spędzanie czasu w wolnej chwili, szczególnie w wakacje. Dlatego co roku i najładniejsza ekipa motocyklowa. Ale to wszystko jeszcze przed nami, proszę Państwa. I mamy kolejną grupę niemiecką. Zaraz po samochodzie poznamy, skąd przyjechali. Erfurt. Przywitamy grupę z Erfurta, z Erfurtu, BMSC Erfurt. W bardzo pięknie udekorowanym samochodzie z reklamą zupy piwnej. Chmielowej właściwie można by powiedzieć. Równie licznie reprezentowane są kluby z Ukrainy i z Rosji. No i kluby polskie. Witamy serdecznie. Turyngia pozdrawia Grudziądz. Taki tutaj napis w oknie samochodu można odczytać. Widzicie Państwo z tamtej strony zapewne to samo. I jest fotografia z Pikszy Nadwiślańskich na Błoniach. A więc widzicie, jak to pięknie, że w Turyngii wiedzą, jak pięknie wygląda Grudziądz od strony Wisły. I nie tylko od strony Wisły. I PSV Berlin przed nami. Witamy serdecznie. Pieszych, motocyklistów i członków ich klubów samochodowych. Proszę Państwa, wiele tysięcy kilometrów musieli pokonać uczestnicy naszego zlotu, żeby dotrzeć do Grudziądza. Najdalej mieli mieszkańcy Syberii. Prawie 4000 kilometrów musieli przejechać, aby dotrzeć tutaj na te 6 dni do Grudziądza. I kolega, który tutaj jest na tym motocyklu, teraz koło mnie, ma dzisiaj urodziny. Ale z góry. I przed nami Szwajcaria, WMS Basel, grupa z Bazylei ze Szwajcarii. Witamy serdecznie Szwajcarów. A tuż za nimi już widzimy flagę Słowenii i bardzo wesołą, roześmianą grupę słoweńskich policjantów. Kobieta za kierownicą. No i moi drodzy, teraz bardzo, bardzo duża kawalkada pojazdów i samochodów, motocykli i uczestników z Ukrainy. Ukraina reprezentowana jest przez 5 klubów. PMC Ukraina, IPMC Odessa, PMC Kijów, Dniepro
Biedrowski, PMC Poltawa. I tu właśnie lud z Poltawy. Amazonka prowadzi z piękną flagą i PMC. Pozdrawiamy naszych gości z Poltawy. A teraz ze wschodniej Ukrainy, aż z Zaporoża. Lud z Zaporoża, witamy serdecznie. I piękne blondynki. I przystojni mężczyźni. I wśród nich oczywiście Lwów. Witamy Lwów również. No, Ukraina się przygotowała niesamowicie. Sprzętowo i pod względem ludzkim również, bo spora grupa osób, które szły. Ale jeszcze więcej chyba od tych osób jest samochodów. I prawie same wypasione bryki, jak to mówią, na zachodzie. A Żiguli też wypasiona bryka, хорошо. Konieczna, benzyn jest, można jechać. Pozdrawiamy naszych przyjaciół z Ukrainy. I przez cały czas, zobaczcie, ile osób z Ukrainy przyjechało. No też ponad 1000 kilometrów, niektórzy nawet 2000, jeśli chodzi o Zaporoże. I teraz ukraińska sekcja i pan. I pan z kamerą, Kazimierz Jędrzejewski, najprzystojniejszy kamerzysta z lotów ITMC. I znowu tutaj widzę samochód z Połdawy. Kazimierz, zrób miejsce, bo zatrzymałeś cały ruch drogowy i pieszy. Pozdrawiamy Poltawę. Wszyscy uśmiechnięci, zadowoleni. Bardzo chwalą organizację 66. zlotu i gościnność i władz i mieszkańców miasta Grudziądza. Pozdrawiamy i dziękujemy, że jesteście właśnie u nas w tym roku. I Odessa, słuchajcie, z nadmorza czarnego. Oleksy tutaj jechał, taki sympatyczny, bardzo silny mężczyzna. I PMC Odessa. Pan generał sam prowadzi wóz. A Ukraińcy, moi drodzy, to nie tylko, że policjanci, ale także dansiory i piewcy. Pięknie śpiewają, pięknie tańczą. Wczoraj była biesiada. Dali czadu nieźle. Oczywiście mówię o tańcu i śpiewie tylko, oczywiście. No i równie bogato i licznie reprezentowana reprezentacja Rosji. W zeszłym roku 65. zlot IPMC odbywał się właśnie w Moskwie, a właściwie w mieście Władimir pod Moskwą. Tam również byliśmy, tam również przyjmowali nas chlebem, solą i czymś do popicia. Nie będę dodawał czym, wszyscy wiemy. Czaj oczywiście mam na myśli, czyli herbatę wzmocnioną. Witamy kluby rosyjskie, a są to Dynamo Escort Moskwa, AMSC Moskwa, Grupa Skazania, AMCP Dynamo Sochi. A więc cztery duże rosyjskie kluby. Zawieruszył się wśród Rosjan, co prawda jeden niemiecki. Ale to patrząc po wieku, to być może Państwo wracają z czasów. Może spod Starych Grady. Węgrzy przyjechali z Budapesztu, RTF Budapeszt i BRFK Budapeszt. Dwa kluby i sami motocykliści, popatrzcie. Taką kawalkadą jechali od Węgier przez Czechy, Polskę, całą prawie aż. Żeby dojechać do Grudziądza. Pozdrawiamy naszych bratanków z Węgier. A eskortują ich oczywiście też niemieckim samochodem Węgrzy. No i gospodarze, czyli
zespoły z Polski: MKMRP Toruń, MKMRP Koło i MKMRP Łódź. A MKMRP to oznacza Mundurowy Klub Motorowy Rzeczpospolitej Polski. Przeczuwaj Rudy Maria niesie polską flagę, a za nią zarządy klubów. I witamy Fuzarię na motocyklach. MKMRP Łódź. Szanowni Państwo, niezła jazda dzisiaj z ludźmi na czołówce. Mają niektórzy pozwolenie na jazdę bez kasków, ale tylko do godziny 13.30. MKMRP Łódź na tych właśnie motocyklach, i MKMRP Koło, i MKMRP Toruń, i Olsztyn. Olsztyn, tak, widzimy tutaj na kamizelkach z tyłu. A dlaczego nie moim samochodem jeżdżą? Ja nie rozumiem. O, i drugi moim jeżdżą też, ja nie wiem. I trzeci, ten jest mój najnowszy. Równie uroczą blondyną. I moi drodzy, w klubie MKMRP są także policjanci z Niemiec, jak widzimy, z Düsseldorfu. Tak to jest, że wielu z uczestników... Zamy z Mugo! No więc dziękujemy władzom miasta, dziękujemy organizatorom, dziękujemy Państwu za udział i oklaski i radosne powitanie tutaj właśnie w Grudziądzu. Do zobaczenia. Thank you.
Thank you.